17 września mieszkańcy Suwałk obchodzili 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się sygnałem syren. Czesław Frenkiewicz w swoim przemówieniu przypomniał, jak wyglądały działania wojenne w Suwałkach i w okolicy. Do Suwałk wojska sowieckie wkroczyły 24 września po walkach z oddziałami polskimi w rejonie Sopoćkiń, Kodziowiec i Puszcza Augustowski. Jako pierwsze około godziny 5 rano do miasta weszły przybyłe z zajętego dzień wcześniej Augustowa pod oddziały 109 Pułku Kawalerii, a dwie godziny później posuwająca się od północy grupa zmechanizowana majora Bogdanowa ze składu 16 Korpusu Strzeleckiego. Przypomniał historię prezydent Suwałk. Oddziały sowieckie pozostały w Suwałkach do pierwszej dekady października 1939 roku. Na mocy zawartego 28 września układu o przyjaźni i granicach Suwalszczyzna, a wraz z nią i Suwałki miały bowiem zostać zajęte przez wojska niemieckie. Ich czołówki wkroczyły do miasta 6 października około godziny 10, a kilka godzin później doszło tu do spotkania w sprawie uściślenia przebiegu tymczasowej granicy między strefą okupacyjną niemiecką i radziecką. Według relacji mieszkańców oficjalna ceremonia przekazania miasta Niemcom odbyła się przy udziale generalicji obu stron 12 października na placu u stóp kościoła świętego Aleksandra. Pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku oraz pomnikiem sybiraków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej kwiaty złożyły m.in. delegacje suwalskich kombatantów, lokalnych parlamentarzystów oraz samorządowców służb mundurowych i suwalskich szkół. 18 września w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie 14. edycji miejskiej rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2013-2014. Nagrodzone zostały szkoły, nagrodzeni zostali również nauczyciele wychowania fizycznego oraz dzieci. Nagrody wręczali Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwałk, oraz Dariusz Mazur, prezes firmy Oil Transfer Development, który wręczył pominki uczniom biorącym udział w programie Multisport. Jak podkreślił jeden z uczniów prowadzących podsumowanie 14. edycji miejskiej rywalizacji sportowej, sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę. A duszę prawdziwych sportowców mieli zdecydowanie wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowie, którzy znaleźli się w auli Zespołu Szkół nr 10. Rywalizacji szkół podstawowych. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 imienia księdza Kazimierza Aleksandra Hammerschmidta w Suwałkach. Miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi imienia Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, a liderem została Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Suwałkach. W rywalizacji gimnazjów miejsce trzecie wywalczyło gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza w Suwałkach, miejsce drugie gimnazjum nr 3 w Suwałkach, a miejsce pierwsze zdobyło gimnazjum nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Suwałkach. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce przypadło trzeciemu liceum ogólnokształcącemu imienia Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, drugiemu liceum ogólnokształcącemu imienia generała Zygmunta Podchorskiego w Suwałkach, a pierwsze zgodnie z numeracją, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach otrzymał także wyróżnienie najlepszej suwalskiej szkoły wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele za wyniki w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej szkół. Przedstawiciele szkół odebrali także czeki o łącznej wartości 87 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego. Utalentowani sportowo uczniowie ze szkół podstawowych nr 4, 7 i 11 otrzymali talony o łącznej wartości 9 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego za udział w programie Multisport. Nie lada kłopot z wyborem najpiękniejszych balkonów, ogrodów, przedogródków i terenów zielonych miała w tym roku komisja oceniająca zgłoszenia do konkursu, gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony. W 18 edycji konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta Suwałk wzięły udział aż 142 osoby i zakłady pracy. 17 września w sali konferencyjnej suwalskiego akwaparku Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwałk, wręczył nagrody dla zwycięzców konkursu. Cieszę się, że każdego roku osób biorących udział w konkursie jest coraz więcej. W pierwszej edycji 18 lat temu do konkursu zgłosiło się 12 osób. Dziś 142, mówił Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwałk. To dzięki Wam wszystkim nasze miasto jest ukwiecone, zielone i zadbane. Po prostu piękne. Oprócz nagród głównych wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnili wymogi konkursowe, otrzymali również talony do zrealizowania w suwalskich sklepach ogrodniczych. Czwórka jurorów w ciągu 7 lipcowych popołudni odwiedziła wszystkie zgłoszone obiekty. Ich pracą przewodniczył Adam Ołowniuk. W kategorii zieleń w przedogródkach
Najwyżej został oceniony teren zagospodarowany przy ulicy Daszyńskiego przez Zofię Ben Brahim. Drugie miejsce przypadło Marii i Markowi Karnym oraz Małgorzacie i Bogdanowi Krzywickim, mieszkańcom ulicy Chełmskiej. Trzecie natomiast Danucie Wołągiewicz, mieszkającej przy ulicy Lubelskiej. Wśród balkonów oceniającym najbardziej podobał się balkon Alicji Dziadkowskiej, mieszkanki bloku przy ulicy Dwernickiego. Drugie miejsce ex aequo zajęli Krystyna Moros, mieszkanka ulicy Północnej, Barbara Perkowska, mieszkająca przy ulicy Korczaka. Trzecie miejsce zajął balkon Janiny Szczebrowskiej, mieszkanki ulicy Kasztanowej. W kategorii zieleń na terenie placówek oświatowych jurorom najbardziej spodobały się pomysły wszystkich dbających o wyjątkowy ogród przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Putry. Drugie miejsce zajął zespół szkół salezjanek imienia Jana Pawła II przy ulicy Sejneńskiej. Trzecie zaś przedszkole nr 2 przy ulicy Warińskiego. W grupie ogródków przydomowych przy blokach wielorodzinnych zwyciężyła Janina Siwicka, która obsadziła kwiatami kilka ogródków przy ulicy Szpitalnej. Drugie miejsce przyznano ex aequo Bronisławie Świtej z ulicy Daszyńskiego i Danucie Judyckiej z ulicy Szpitalnej. Trzecie Albinowi Schmidtowi, mieszkającemu przy ulicy Konopnickiej. Spośród ogródków przydomowych przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej jurorów najbardziej ujął ogródek Krystyny Rytel przy ulicy Północnej. Drugie miejsce ex aequo przyznano Dorocie Szczodruch, mieszkającej przy ulicy Mieszka I oraz Agnieszce i Pawłowi Syperkom, mieszkającym przy ulicy Mereckiego. Trzecie miejsce również ex aequo zajęli Alicję Eugeniusz Motulewicz, mieszkańcy ulicy Łokietka oraz Biruta Dziwilewska, mieszkanka ulicy Piotrkowskiej. Wśród ogrodów zagospodarowanych na terenie zakładów pracy o powierzchni do 1000 m2 znów bezapelacyjnie najbardziej atrakcyjny okazał się teren urządzony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji przy akwaparku. Z tego też względu nie przyznano drugiego miejsca. Trzecie zajął ZPUH Art Zdzisław Bziom przy ulicy Rzemieślniczej. Najlepiej zagospodarowaną zielenią na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000 m2 może poszczycić się Dom Pomocy Społecznej Kalina przy ulicy Pułackiego. Drugie miejsce jurorzy przyznali aresztowi śledczemu przy ulicy Wojska Polskiego. Trzecie zaś parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza przy ulicy Witosa. Łączna suma przyznanych nagród wyniosła 23 200 zł. To był prawdziwy rekord. W tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu wzięło udział niemal 1000 suwalskich rowerzystów. Miłośnicy dwóch kółek wspólnie wyruszyli spod jednego z suwalskich marketów i dojechali do Parku Konstytucji 3 maja. Na czele swoistego peletonu był Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Wśród uczestników Dnia Bez Samochodu znaleźli się zawodnicy Suwalskiego Klubu Rowerowego, który zrzesza obecnie ponad 30 osób. Klub funkcjonuje w mieście dopiero od 2 lat. Ale na swoim koncie ma już mnóstwo nagród. W parku na wszystkich uczestników przejazdu czekało mnóstwo atrakcji, upominki, rowerowe tory przeszkód zorganizowane przez Straż Miejską w Suwałkach oraz WORD Suwałki, konkursy wiedzy, zabawy dla najmłodszych. Tłumy rowerzystów ustawiły się do 2 punktów, gdzie specjaliści dokonywali regulacji rowerów, likwidowali luzy łańcuchów, regulowali przerzutki i hamulce. Policja dokonywała bezpłatnego znakowania rowerów na podstawie dokumentu zakupu roweru. Najwięcej emocji towarzyszyło loterii, w której główną nagrodą był nowy rower. Szczęściarzem okazał się pan Paweł Paszkowski, który z rąk prezydenta miasta Suwałk Czesława Renkiewicza odebrał nowiutki rower. Europejski Dzień Bez Samochodu jest proekologiczną kampanią zapoczątkowaną w 1998 roku we Francji. Do Polski akcja trafiła w 2002 roku. Od kilku lat w kampanii biorą też udział suwalczanie, których z każdą kolejną edycją zdecydowanie przybywa.